tarninowe korale, branie i śniadanie na trawie, czyli takie wakacyjne piknikowanie, to już nasza tarnowska tradycja. Od ubiegłego roku to Kantoria, czyli świetne miejsce, bo i plaża, kurtyna wodna, i dużo trawy, cienia, więc takie okoliczności przyrody, które sprzyjają takiemu spokojnemu piknikowaniu. Jesteśmy stęsknieni rozmów, spotkań. Oczywiście w warunkach teraz możliwych można to organizować. Najlepiej w plenerze, tak jak tutaj, z zachowaniem dystansu, tak jak ja z panią i z wieloma innymi. Ale chcemy na siebie popatrzeć, chcemy porozmawiać. Koralobranie, które już po raz kolejny organizujemy w mieście, jest taką formą festynu rodzinnego. Pogoda nam sprzyja, więc zapowiada się dobra zabawa. Jeszcze raz muszę podkreślić, w warunkach epidemia, więc musimy pamiętać, że kocek od kocyka musi być te kilka metrów. Ale jeżeli będziemy te rygory spełniać, to będziemy się wszyscy czuli tutaj bezpieczni. Koralobranie w nieco zmienionej formule w związku z zaistniałą sytuacją, ale nie poddajemy się i zrezygnowaliśmy z takich kontaktowych konkurencji, typu malowanie buziek i tak dalej, ale mamy dużo takich pokazowych, bo i Studio Tańca Honorata ze swoimi cheerleaderkami, ale też Straż Miejska, znakowanie rowerów, pokazy pracy drona antysmogowego, także sekcja koszykówki Pałacu Młodzieży, ale też to, co jest nowością, to Stowarzyszenie Jemy w Tarnowie, stowarzyszenie, które zrzesza tarnowskich restauratorów z piękną ideą dostarczania dobrego jedzenia na wynos naszym mieszkańcom. Jest głównym partnerem, również fundatorem części głównych nagród. Przypomnę, że w kulinarnych konkurencjach, a mamy takie trzy poważne kulinarne konkurencje, głównymi nagrodami są kosze piknikowe z wyposażeniem dla 4 osób, ale także vouchery do restauracji od 200 do 50 zł. Te vouchery funduje Stowarzyszenie Jemy w Tarnowie, pozostałe nagrody Urząd Miasta Tarnowa. Mamy bardzo ciekawe produkty na to śniadanie Zero Waste, bo powiem, że mamy od masła orzechowego, miodu i dżemu poprzez imbir, curry, aż do wasabi, więc troszkę kreatywności trzeba będzie wykazać, żeby zrobić jedzenie, które mamy spróbować, które będzie się nadawało do zjedzenia i które będzie wykorzystywało maksymalną liczbę tych produktów, a będzie ich około 25-30. Zero waste to nie jest tylko jedzenie, to jest generalnie takie niezgadzanie się na zanieczyszczanie środowiska, czyli po pierwsze staramy się na przykład nie kupować produktów, które są produkowane w sposób nieekologiczny. To jest oczywiście recykling, tak? No i tak samo niemarnowanie jedzenia. No my jako restauratorzy to bierzemy tutaj przede wszystkim to niemarnowanie jedzenia. Staramy się wykorzystywać wszystkie produkty do maksimum, tak żeby niepotrzebnych rzeczy nie wyrzucać. Staramy się robić zakupy tak, żeby lepiej kupić coś codziennie, czy nawet dwa razy dziennie, ale żeby po prostu się to jedzenie nie psuło, nie wyrzucać go, bo wielu ludzi na świecie głoduje, więc szanujmy to po prostu. Jesteśmy zawsze aktywni na tych imprezach, które są związane z aktywnością miasta. Uczestniczymy w nich i tarnowianie mają bezpośredni kontakt ze strażnikami. Mogą liczyć na informacje przede wszystkim o naszej działalności, ale również na sporo aktywności, które odbywają się na naszym stanowisku. Znakowanie rowerów, cecha charakterystyczna Tarnowskiej Straży Miejskiej od wielu lat, z której mieszkańcy bardzo chętnie korzystają. Dodatkowo mieszkańcy mogą zobaczyć naszych dwóch elektronicznych funkcjonariuszy. To dron do patrolowania miasta, jak również dron do badania smogu, który już niedługo będzie przelatywał nad kominami tarnowian.